Witajcie, tu HoHo, kolejna bitwa z cyklu Bycie kto z Ilon, poradnik Scouta, mapa Dębina. Tą bitwę widzieliście już na zapisie mojego streamu, ale tam wtedy była bez komentarza. Tym razem nagrywam to jeszcze raz z komentarzem, ponieważ tej bitwy, w sensie tej mapy, jeszcze wam nie pokazywałem. I możecie nie wiedzieć, jak wyglądają tutaj rozjazdy, no chyba, że ktoś śledził moje poprzednie poradniki. Dobra. Jak tutaj generalnie sprawa wygląda? Ta mapa nie jest zbalansowana. Dużo łatwiej jest z dolnego kapa atakować ciężkimi tutaj, niż z przeciwnej strony. Z kolei z przeciwnej strony jest bardzo łatwo zaatakować tą flanką. Trudniej jest. Wynika to z ukształtowania terenu i z dostępnych miejsc, do których można się ustawić. Dobra, no ale generalnie jak powinniśmy grać? Taki archetypowy rozjazd to oczywiście czołgami ciężkimi jedziemy tutaj. Co jest istotne, żeby nie kampić się gdzieś tu ani tutaj, tylko grać agresywnie, zagrać tutaj, żeby zblokować przejazd czołgom przeciwnika, czyli żeby ich zamknąć w tym kwadracie. Dlatego właśnie ta mapa jest pod tym względem gorsza do tamtych, bo jeżeli się uda wam zamknąć ich tutaj, to już jest posprzątane. W związku z czym trzeba się pojawić ciężkim tutaj. Potem można tym ciężkim strzelać tutaj po ukosie, nie dostając buły. Można potem próbować gdzieś tutaj przemykać i domykać generalnie wroga. Oczywiście można też szybko tędy przejechać, ale tylko i wyłącznie po to, żeby z tej strony grać. Tylko jak się was tutaj przyblokują po prostej, to jesteście tutaj uwięzieni. Lepiej po prostu flankować w ten sposób z tych pozycji atakować. Chyba widzieliście to na moich walkach na czołgach ciężkich. Więc tak to wygląda z tej strony. Z przeciwnej strony oczywiście czołgami jedziemy w tą stronę. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby się nie dać tutaj związać walką. Trzeba jak najszybciej dobić tutaj i w ten sposób zamykać, tak? Wtedy to ma sens, bo zwróćcie uwagę, tutaj już teraz wykastrowali tą górkę, ale tutaj z góry ustawiają się te deki. One mają bicie tutaj. Na tą prostą i w związku z czym można tutaj buły zebrać przejeżdżając, ale jeżeli zrobimy to na tyle sprawnie albo bez spota, to jest szansa, że będziemy w stanie tutaj domykać. Generalnie tak to pozostanie tylko obrona Częstochowy i z reguły przegrywamy taką obronę. Dobra, gdzie te dekami, to już wspomniałem, te deki jeżdżą tutaj i te deki powinny jeździć tutaj. Ponieważ stąd macie zasięg rysowania wystarczający do tego, żeby strzelać na wszystko, co się będzie tutaj na górkę próbowało wypchać od przeciwnika. Jeżeli zauważycie, że nasze będy puszczały, to się wzdłuż mostu przestawiacie tutaj i znowu wspieracie na to, co ewentualnie się gdzieś by tutaj mogło pojawić. No potem z zasady jest albo będziecie bronić kapa, albo po prostu puszczycie razem z całą resztą. Gdzie z przeciwnej strony te dekami? No to samo, te deki. Tutaj mocno obronnie, tutaj mniej obronnie. Można też podjechać tutaj. Czasami widuję te deki jeżdżące tutaj, moim zdaniem to sensu nie ma za grosz. Ponieważ to jest tak typowa miejscówka, że tutaj praktycznie można momentalnie blinda od arty dostać. Ja kiedyś jadąc XM7 się zatrzymałem, tutaj strzeliłem i po prostu zabiłem jakiegoś bidoka, który tam w krzakach siedział, a nawet nie miał spota. To są te zbyt oczywiste miejscówki, natomiast tutaj jak najbardziej to się tutaj ustawianie obrony ma jak najbardziej sens. Czy też z kolei tutaj, żeby bronić przed tym, co będzie tutaj podjeżdżało. Taka sobie ta mapa dla deków jest, ale da się grać. Dobrze, jak gramy medami? No medami oczywiście przede wszystkim walczymy o to. W związku z czym medami trzeba wbić tutaj. I gramy z tego krzaczka, z tego drzewa. To kiedyś widzieliście na moich filmach, na bankach z tej mapy. Jak się z tego drzewa tutaj korzysta, ewentualnie wbija się głęboko, jeżeli ma i z was na tyle i stąd da się prowadzić ogień przepięknie na boki tych czołgów, co tutaj będą próbowały się chować. Czy nie aż tak głęboko, ale tutaj spokojnie sobie te miejsca stąd będziecie bić. Przy czym tutaj dostaniecie spota, no to musicie zwracać uwagę i tutaj się gra bardziej na wieżę, więc trzeba mieć chociaż odrobinę tej depresji, bo bez depresji będzie ciężko. Natomiast z przeciwnej strony puszujecie, wjeżdżacie do wody i naokoło, i do wody i tutaj. Stąd podjeżdżając przez prawe ramię pięknie się bije, to o tym jak poprawić tę presję macie w innym moim filmiku, tak?
jest filmik o tym, jak grać na poprawie i nie depresji. Z tej strony znowu też można tutaj podjeżdżać. Generalnie wszyscy ci, którzy w Bipro grają, to znają te wszystkie miejsca, ponieważ ja właściwie akurat na tej mapie uczę tych wszystkich technik. Jeżeli z kolei macie bitwę, gdzie medy są wasze w gorszej sytuacji, czyli jest więcej medów u przeciwnika, to odpuszczacie tutaj to. Gracie tu, żeby sprzedać jedną, dwie buły i wycofujecie się. Wtedy lepiej się tutaj ustawić do obrony, stąd się idealnie broni kapa. Tak? Jeżeli coś będzie wjeżdżało na kapa, a tu jeszcze coś obrońcy zostaną, to oni będą świecić tam tego kapa i stąd mamy przepiękne bicie. Bardzo łatwo tego kapa bronić. Więc jeżeli będzie mniej, macie mniej tych czołgów, to się wycofujecie po prostu tutaj. Nie puszujcie, bo zostaniecie zjedzeni, to sensu nie ma wtedy. To samo z drugiej strony, jeżeli nie jesteście w przewadze, to jeżeli masz naprawdę bardzo szybki czołg, to warto podjechać tutaj, jedną bułę sprzedać i już zacząć się uciekać z powrotem. Albo po prostu się już ustawić daleko. Ustawić się daleko i w ten sposób bronić, ewentualnie podjechać tutaj i stąd bronić, bo to są wtedy, bicie jest na cały ten podjazd. Zasady jakieś te dedyki też tutaj stoją, będą świecić. To co przejeżdża, można wtedy bezpiecznie stosunkowo tutaj bić i można jakoś tam reagować, tak? Można potem podjechać i jakoś domknąć albo po prostu ruszyć w stronę kapa, obojętne. Jak gramy lightami, tutaj nie ma takich typowych miejscówek dla lightów, nie chcę powtarzać tych miejscówek, które widujecie, bo to nie jest typowa miejscówka dla lighta, to jest miejscówka dla lighta, który chce szybko wrócić do garażu, tak, tam się nie jeździ. Sensu to nie ma, poza tym, co stąd wyspotujecie, tak naprawdę, co stąd wyspotujecie? Macie zasięg spota dokładnie tyle. Wyspotujecie innego wrogiego lighta, może wyspotujecie jakiś czołg, który tędy przejeżdża. Jeżeli sami w niego nie strzelicie, to nikt poza wami tam nie strzeli, bezsensowna pozycja. Jeżeli już chcecie w jakikolwiek sposób wspierać tutaj te czołgi, jedna albo drugie, to musicie się po prostu zapiąć, jechać za medami. Czyli dokładnie ta sama sytuacja, którą opisałem dla medów, to jest sytuacja dla lightów na tej mapie. Tutaj light nie świeci, tutaj light robi damage. To jest taka mapa. Oczywiście też zdarza się, ktoś to stanie w krzaczku, wtedy może zaświeci tego, co tędy przejeżdża, może odda w niego strzał. Tylko jak często wtedy czołgi przejeżdżają? Raz na ile? 5 bitew, raz na 10 bitew. Czyli znowu ta pozycja staje się bezsensowna i tak dalej, i tak dalej. Tracicie swój czołg praktycznie, nie dajcie żadnego wsparcia drużynie, ktoś musi za was się spłacać. Bez sensu, grajcie po prostu na tej flance, tylko odpowiednio mądrze, tak? Myślę, że ta bitwa pokaże, jak sobie, będąc szóstym tierem, radzić z ósmotierowymi czołgami, grając za tej flance. Uwagę, czytamy składy, tak? U nas są 4 medy, u nich są tylko 2 medy. Także mają cięższy skład i bardziej defensywny, patrząc na ilość TD-ków. W związku z czym możemy spokojnie, agresywnie tutaj spróbować zagrać, tak? Mamy przewagę, dobrze się nawet to rozjechały, te nasze czołgi. Mamy wsparcie za pleców, czy to Skorpiona, czy to RHM-a. Nie jest źle, można od razu tutaj, że tak powiem, wskakiwać. Ja teraz czekam, aż moi podjadą, a przy okazji liczę na to, że coś się mi spotnie i będę mógł strzelić. Nie chcę tam wjeżdżać sam. O, właśnie jest. Pojawiła się Skoda, ale przyjmuję bułę za 360. Dziwię się, że jeszcze nasze czołgi nie strzelają w niego, to naprawdę nie wiem, co się tam działo za moimi plecami, ale on powinien spaść momentalnie przecież. Te Skorpion G to tam miał bicie na niego przecież cały czas. No i teraz zwróćcie uwagę. Nic tu na razie nie przyjechało. Przytomnie się tam te czołgi ustawiły bardziej defensywnie. Chociaż nie ma art, więc Emil mógł tu spokojnie sobie podjechać na wieżę nas tutaj pukać. Tylko musiałaby się cała reszta za nim wrócić, bo on jakby wystrzelał się z tych 4 pocisków, to oczywiście byśmy go zraszowali. To jest, spróbuję podjechać, żeby mi się ten Dicker zaświecił. Niechcący potrąciłem kolegę, ale to fizyka, to jest znać o sobie, bo się ześlizgnąłem ze stoku. No nie ma. Dicker się już nie zaświecił. No to już nie ma tutaj co stać. Wracamy z powrotem na tamtą flankę.
wykorzystuje krzaczek, żeby podjechać mnie z spota bez sensu za wcześnie. Jest 132. Jeszcze nie widzi. Przymierzyłem 117. Oczywiście strzelanie z hajaków, ciężkie cele, to jest jedyne co mogę zrobić, bo z hitów by i tak nie weszło. No i trzeba się przyzwyczaić do tego, że to będzie takie dziubanie po stówce, a może nawet i mniej. Nie mam najcennego bicia, zostaje tylko te 32, to będziemy go dziubać. 129 i znowu się chowamy, dostałem na bank spota. Ja mówię, nie ma arty, mogę sobie stać w miejscu. Ktoś powie, a przecież jesteś lightem, jest tyle innych celów. Słuchajcie, dzisiaj grałem w bitwę, gdzie stałem sobie lightem w bitwie 8 gdzieś tam. Wydawało mi się, że nikt się mną nie zainteresuje i strzelłem od arty. Mimo, że na Mordorze było 8 czołgów i mogła tam strzelać. A, świeci się Skorpion G, no idealnie dla mnie. Jakbym go tylko trafił, to... No właśnie. To by szedł, a tak to niestety nie. Więc szedł od kogoś innego. Ja dostałem tylko asystę. Ale jest Emil. Spróbujemy Emilowi coś z hajeków zrobić. Trafienie krytyczne, czyli uszkodziłem mu gąski, ale jeszcze nie zbiłem gąsek. Powtórka. W dziesiątkę. Teraz już gąski spadły, zwróćcie uwagę. 609 ze zniszczonej gąsienicy mojej. No i zostało to 32 do zrobienia. Zwróćcie uwagę, kto jest jeszcze niewyświetlony, tak? Jack Pantera i RHM. Tu przed chwileczką zszedł te 34,85 od Jack Pantery. Ona gdzieś tu jest, więc ja się od razu chowam za wrak. Tym razem dostał ISU. Ja i mówiłem, jest tam na końcu. To jest taka właśnie defensywna pozycja. Ta pozycja i te krzaczki po lewej, co teraz widzieliście. To jak się na mniejszy dystans gra, to te krzaczki na lewo od zniszczonego Emila. Tam też jest miejscówka dla tytek. Jeżeli strzela przez nie przeźroczyste krzaki, to nie dostanie spota. I dopóki nasi tutaj by, dopóki jego sojusznicy by tutaj grali, to mógłby spokojnie sobie stamtąd prowadzić o RHM. O. Jakiś spleszem chyba dostał albo czymś. Zresztą zwróćcie uwagę, tu jest kolejna rzecz, którą uczę moich rekrutów, a możecie sobie nie zdawać sprawy. Tory kolejowe nie są obiektem fizycznym, to jest tylko rysunek. Więc przez tory kolejowe da się strzelać. W sensie przez szynę fizycznie. Piękny wynik, już mam 1600 obrażeń zadanych. Jeden frak 781 z mojego spota, czy tam gąski. To jest już wynik ciemnofioletowy. No i została mi Jack Panther K2. No, teoretycznie powinienem sobie bez problemu z tym poradzić. Tak jest, boom. I tego murku się nie da zniszczyć. Nie wiedziałem o tym. Przyznaję szczerze, bez bicia. Nie wiedziałem, że tego murku się nie da zniszczyć. Myślałem, że będę mógł sobie zatańczyć naokoło niej. Tak to bym jechał przez jej prawy bok. No i... To już jest formalność. Dokładnie tak. 1820 obrażeń zadanych, jeden frag, 780 z mojego spota. Bardzo dobra bitwa. Zresztą bitwa, jak widzicie, wygrana. Bez jakiegoś większego problemu dla naszej drużyny. To co jest ciekawe, to zwróćcie uwagę, że ciężkie czołgi tam grzęzną na tamtej flance, tak? Tutaj się generalnie grzęźnie. Tu się grzęźnie i to na stosunkowo długo, tu można się łatwo bronić. Często bitwa właśnie się tutaj rozstrzyga, albo w jedną, albo w drugą stronę. No ale to tak zupełnie na marginesie. Okej, mam nadzieję, że Wam się bitwa podobała, że taktyka już jest dla Was znana. Jeżeli się Wam podobało, oczywiście łapka w górę. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału, żebyście mieli zawsze dostęp do najnowszych treści. Oczywiście zachęcam do komentowania pod filmem. No i ja się żegnam i zapraszam na kolejną moją produkcję. Trzymajcie się, hej!